Witam. Chcieliśmy Wam dzisiaj pokazać, w jaki sposób zaopiekować się wałem w wykaszarce, czyli w jaki sposób doprowadzić do jego konserwacji, a dokładniej mówiąc, w jaki sposób nasmarować wał w kosie. Co ile ten wał tak orientacyjnie powinien być smarowany? W zależności od potrzeb, czyli zwykły konsument na swoje potrzeby, mając kosę raz w sezonie, jest takie smarowanie wystarczające. Mhm. Czyli ktoś, kto korzysta z takiej wykaszarki, powiedzmy raz w tygodniu i sobie kosi swoją działkę, to może nasmarować sobie wał generalnie raz w roku. Radko. Czyli po zakończeniu sezonu, przed rozpoczęciem. Okay. W przypadku użytkowników profesjonalnych robimy to zdecydowanie częściej. W miarę potrzeb. Dobra. Czy są jakieś objawy, na podstawie których możemy stwierdzić, że wał już nadaje się do smarowania? Raczej nie. Nie, okej, okay. Dobra. Ewentualnie jakieś dziwne dźwięki, ale z tym też się nie spotkałem. Mhm. Jedynym objawem, który mówi nam o tym, że wał nigdy nie był smarowany, to jest to, kiedy właściwie ten wałek się urywa. Tak? Czyli staje i dokładnie, koniec. Dokładnie, no bo... Albo zużywają się frezy. Jeżeli nie jest smarowany, wokół postępuje korozja. Mhm. No wiadomo, że to zżera materiał, tak? Teraz są wałki odlżone w środku, przewiercane, żeby maszyna straciła na wadze. Mhm. No i wtedy korozja, no wiadomo, szybciej taki wałek pożre. Tak? Następna sprawa, że w środku jest prowadząca tuleja plastikowa, mhm, która w kontakcie z korozją wałka tak samo wyciera ten wałek. Okay. Są też różne wałki, tak? Wałki gięte, mhm, wałki dzielone. Dzielone, dokładnie. Jasne. Od czego zaczynamy demontaż, tak? Musimy zdemontować osłonę i przekładnię kątową. Czyli osłonę mamy zdemontowaną i właściwie będziemy ściągali w tej chwili przekładnię kątową. Te śruby są już popuszczone. I tutaj już widzimy, ten wałek nam wystaje. W niektórych kosach da się wyciągnąć wał w ten sposób. Natomiast i tak, żeby wywieszyć środek, czyli wyciągnąć tą tuleję prowadzącą, to trzeba rozebrać cały, żeby później to wybić jakimś kijem. Dobra. Demontujemy wiązkę z kierownicą, mhm, i teraz odsuwamy osłonę z zbiornika. Tu mamy połączenia już spięte. Mhm. Następnie rozkręcamy osłonę wału. I osłona zejdzie nam z wału. Mhm. Tak jak tu widać, smarowanie jest ok. Tak, tutaj wszystko jest tłuste i ten smar jest świeży. Widać, że przegląd przechodziła w tym, tak, sezonie. Prawdopodobnie u nas. Dokładnie. Mhm. Znaczy nie prawdopodobnie, tylko na pewno. W środku mamy tuleję prowadzącą plastikową. Mhm. No my tutaj jej za bardzo nie widzimy, ale widzimy, że jest w środku ta tuleja, dlatego że ten otwór się tam zwęża po prostu. Dokładnie. No teraz będziemy to wybijać, to chwilę może potrwać. Okej. Okej, czyli generalnie tutaj używając takiego urządzenia, które nazywa się kij, tak, ale może być to też i stworzeń, wypychamy po prostu ten środek. No nawet całkiem ładnie wychodzi. Mhm. Teraz sprawa polega na tym, że okay, trzeba to oczyścić ze starego smaru, to akurat jest świeży. Czyli tak, po wysunięciu tego, on tutaj też jest całkiem nieźle nasmarowany, prawda? Tak, widać, że jeszcze jest świeży smar, mhm, tak. Mhm.
No dobra, czyli po wysunięciu całości... Można go wyciągnąć, oczyścić całkowicie ze starego smaru. Ze starego smaru, ale to normalnie wycieramy szmatą, tak? Czy tam czyściwem, czy ręcznikami papierowymi. Tak. I dodatkowo jeszcze smarujemy wał. Jeszcze dosyć jedna istotna rzecz. Czego używamy do smarowania tak naprawdę tego wału? Tak? No jest... tutaj oczywiście możemy to wszystko sobie powycierać, czyli robimy tak jak mówiłem. Smar nawet... musi być przeznaczony do wałów, nie może być zbyt rzadki. Czyli używamy specjalnego smaru. To nie jest smar do przekładni kątowej. Nie, tam nie. Idzie smar, który ma dużo mniejszą gęstość. Natomiast tutaj używamy specjalnego smaru. Ja bym tylko po prostu chciał to pokazać. To jest specjalny smar do smarowania wałów w wykaszarkach. On jest smarem zdecydowanie gęstszym. Czyli nie ma tendencji do wypływania podczas wysokich temperatur, bo to jest główna rzecz. Wiadomo, podczas pracy to też jest narzędzie robocze, się wygrzewa. Jasne. No i teraz jak smarujemy, samo smarowanie. Mhm. A to też przytrzymam od razu. W kosach profesjonalnych często są wymieniane te wały? Bardzo rzadko. Bardzo rzadko. Mhm. A dlatego, że użytkownicy profesjonalni dbają o to, żeby to właśnie było smarowane. I zazwyczaj jest bardziej przesmarowane, aniżeli niedosmarowane. Przesmarowanie to tylko będzie smar wypływał bokiem. I tak naprawdę walory estetyczne nam psuje, ale maszyna będzie działać poprawnie, tak? Czyli generalnie smarujemy równomiernie do końca. Tak, ja to na przykład jeszcze wkładając przekręcam, żeby ten smar tam sobie ładnie wchodził. Tak. Dobra. Dobrze, czyli tak naprawdę to są wszystkie czynności, które są wykonane przy smarowaniu wału. Zostaje nam w tej chwili proces złożenia tej kosy, czyli poskręcania jej, założenia przekładni kątowej, założenia osłony, czyli powrotu do stanu pierwotnego, jaki mieliśmy na początku naszego filmu. Okej, dziękuję bardzo. Dziękuję.